Polsce mamy przyjemność ubierać nocnego kochanka na scenę. Ciuszki takie fajne, które mają, to są naszego autorstwa. Cała ta estetyka, którą tworzymy, jest takim właśnie mariażem tego hardkoru, tego brudu, tego zniszczenia. Taką nutką właśnie kobiecości, żeby to też było piękne, żeby to pozwalało osobom, które noszą nasze ubrania, czuć się fajnie, czuć się atrakcyjnie. Staramy się naszą pracą pomagać ludziom wyrażać siebie. To będzie efekt tak zwanej sztucznej rdzy. Używamy farbek akrylowych, kładziemy je na rzeczach, które chcemy postarzyć. Tutaj mamy to guziczki, które są z plastiku. Mieszamy właśnie farbkę z farbą strukturalną. Podsuszymy chwilę. Najfajniejsze w naszej pracy jest to, że możemy tworzyć wszystko, tak naprawdę, co tylko sobie wymyślimy. Inspiruje nas to, co znajdziemy, zwiedzając różne zniszczone, stare budowle. Dokładnie pamiętam moment, w którym sprzedałam pierwszą kurtkę w swoim życiu. Kupiła ją ode mnie amerykańska modelka. Pamiętam te wzruszenie, kiedy się dowiedziałam o tej sprzedaży, to było coś niesamowitego. Później okazało się, że nasze produkty kupują ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, ale też z Azji. Tworzymy też kostiumy na potrzeby filmów i seriali, również wielkich amerykańskich produkcji, nowszego sezonu The Walking Dead. Nasza kurtka, którą stworzyliśmy na tegoroczną orkiestrę, okazała się hitem. Owsiak ją pokochał. To było dla nas niesamowite przeżycie. Możemy robić to, co kochamy. Firma od początku działa w duchu Zero Waste. Tworzymy rzeczy z recyklingu. To, co mam teraz na sobie, to jest kurtka z kawałków jeansów, które nam pozostały. To jest całe stworzone z opony, ta obramówka, a tu jest wszyty zamek torebki. I też wnętrze jest zrobione z jeansu, z spodni, z recyklingu. Są produkty, które powtarzamy. To są najczęściej jakieś drobniejsze rzeczy, akcesoria, elementy jakichś tam pancerzy na festiwale czy biżuterii. Są też produkty one of a kind, czyli wyjątkowe, którą poddajemy takim procesom, których już nigdy nie powtórzymy. Był taki moment w moim życiu, że chciałam mieć inne ciuchy, takie, na które nie było mnie stać. Na Old Town Festival postanowiłam zawieźć karton rzeczy, które stworzyłam. Reakcje były niesamowite, bo ludzie pokochali to, co robiłam i tak się zaczęło wszystko. I właśnie tam wszystkie trzy się poznałyśmy i właśnie ta przestrzeń stała się dla nas wszystkich taką właśnie główną inspiracją. W sumie w zespole jest 10 osób i fajnie, prężnie nam wszystko się to rozwija. W naszej firmie właściwie pracują głównie kobiety. Dziewczyny w warsztacie naprawdę nie boją się używać takich narzędzi, które standardowo kojarzą się raczej z taką męską robotą. Naszym największym marzeniem jest, by ludzie pokochali tak bardzo nasze rzeczy, tak mocno jak my kochamy je tworzyć.